Witam Państwa w klubie filmowym Perły z Lamusa. Jak zawsze jestem w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Dziękujemy bardzo za listy, które Państwo do nas przysyłają. Dziękujemy za długie spisy tytułów, o które Państwo proszą. I nie ukrywam, że od dawna, od wielu miesięcy, bardzo ważne miejsce w spisach zawsze miał film Mumia. Odkładaliśmy ten film na specjalny moment i wydaje się, że teraz właśnie lipiec, miesiąc wakacyjny, jest właściwym czasem, żeby pofolgować fantazji i żeby przypomnieć Państwu nieprawdopodobny horror antyczny z roku 1932 pod tytułem Mumia. Pierwszy film, w którym zabłysnął kunsztem aktorskim Borys Karloff, tak? Czy to prawda, panie Zygmuncie? Jeden z pierwszych. Jednocześnie w tymże roku wystąpił on jako Frankenstein. No i ustalił się jego styl jako specjalisty od potworów, którzy bez wyrazu, twarz, która się nie porusza, mało jest oblepiona, jest zawinięta w bandaże mumie jak tutaj, jest, ma tyle ekspresji, tyle treści, tyle wyrazu, że aktorzy o nie wiem jakiej fizjonomii nie potrafią tyle dać. To prawda, panie Zygmuncie, bo Mumia była wyświetlana już w Polsce i po wojnie, i w telewizji. Ja pamiętam, że pierwszy raz widziałem ten film jako dziecko i obraz, kiedy mumia ożywa, jest prawdopodobnie najbardziej prześladującym mnie w złych snach obrazem i pamiętam, że wtedy przeraziłem się tego zupełnie na śmierć i mimo, że zrealizowane jest to dosyć prostymi środkami, to jednak sfotografowane jest tak, że budzi no, niezwykłe wprost emocje. Być może, że osoba reżysera filmu, Karla Freunda, który był wcześniej operatorem pracującym w filmie niemieckim bodajże, zatrudnionym między innymi przy Metropolis, przy Drakuli, spowodowała, że nie tylko gra Borysa Karloffa, ale w ogóle wizja tego horroru jest tak niezwykle sugestywna. Jeżeli pan przeżył w taki sposób z niejakim wstrząsem tą scenę. Ten moment, kiedy ręka po raz pierwszy rusza się, drgnął pierwszy palec i już wiemy, że mumia ożyje. No to ścina krew. Jest to zasługa nie tylko Freunda, który był rzeczywiście jednym z wielkich operatorów, znakomicie operujących światłocieniem, nastrojem, klimatem z czasów jeszcze niemieckiego filmu ekspresjonistycznego, bo najpierw działał w Berlinie, zanim przyjechał do Hollywoodu. Ale również dlatego ta scena tak działała, bo nawet dla widzów, którzy już byli opatrzeni z horrorami filmowymi, ze strachami, z kinem grozu, była to nowość. Była to nowość, która, bo do tej pory film horror w gruncie rzeczy miał trzy rodzaje, to znaczy był to wampir, który pije krew po nocy wstając z trumny, Dracula, Frankenstein, to znaczy sztuczny człowiek stworzony przez uczonego, który staje się potworem, znaczy stworzony, nie uczony. Idzie mi o gramatykę, bo robię tu błędy, wytykają mi państwo czasem. I wreszcie zombie, czyli nieboszczyk, który wyszedł z grobu. Ale mumia to było coś nowego. Skąd to się wzięło? Bo była wtedy nieprawdopodobna moda na Egipt. No właśnie, egiptologia w ogóle. Pamiętajmy, że ekspedycje naukowe z całego świata, ale przede wszystkim angielskie, grasowały, bo to już właściwie tak należałoby to określić, w różnych częściach Egiptu, odkopując piramidy, różne grobowce i różne tajemnice staroegipskie. Była wtedy zresztą, było to związane z prawem, aby ci naukowcy, którzy dokopią się czegoś niezwykle interesującego, mogli zabrać to, co wykopią, do swojego kraju. W ten sposób powstały słynne zbiory British Museum między innymi. O które teraz Egipt się kłócił właśnie z Londynem. Tylko że wówczas była jeszcze w tej branży wyjątkowa sensacja i odkrycie grobu Tutankhamona, gdzie znaleziono nietknięte przeszło 3,5 tysiąca przedmiotów z tej epoki. Sama trumna władcy była ze szczerego złota, ważyła 225 kg.
tron, również złoty, wysadzany kamieniami szlachetnymi. Więc, a ponieważ w dodatku ekipa nagle zaczęła się przerzedzać. Właśnie. To właśnie, bo bogactwa bogactwami to nas mniej interesuje tak naprawdę, panie Zygmuncie. No zaraz, interesująca zaraz. Jest klątwa. Klątwa, ale właśnie, to klątwa zresztą dodawała zainteresowania, ale przede wszystkim interesowano się szalenie tym odkryciem. Wystawa Tutankhamona podróżowała po całym świecie. W Nowym Jorku kolejka się ustawiała już w nocy, żeby zobaczyć, i to szybko, bo trzeba było w biegu prawie że oglądać. A jednocześnie na czołówkach gazet były wciąż informacje, że kolejny profesor, kolejny naukowiec, który odkrył jakąś tam, jakiś kolejny sarkofag w kolejnej krypcie czy świątyni staroegipskiej, w tajemniczych okolicznościach ginął. I rzeczywiście okoliczności były bardzo tajemnicze, panie Zygmuncie. To się nie da tak łatwo racjonalnie wyjaśnić, że zachorował na gruźlicę, czy tam złapał wirusa i umarł. Oni umierali natychmiast, błyskawicznie i bez powodu. Stąd właśnie wziął się nasz film, proszę pana. Wypłynął na tle tej mody i zapoczątkował całą serię. Ja nawet mam tutaj spis rzeczy, które później były. Ręka mumii w roku 40, grobowiec mumii, rok 42, przekleństwo mumii, rok 44, klątwa faraona. Ostatni film był z roku 67, całun mumii, nie wymieniam wszystkich, było ich 14 razem, ale był u nas w telewizji w drugim programie w czerwcu serial angielski, który właśnie pokazywał historię odkrycia grobu Tutankhamona i konfrontował mit z prawdą. No nie tylko. Okazało się, że moda była tak powszechna, i to przeszło 10 lat, że na przykład robiono meble egipskie. Panie nosiły sukienki egipskie. A właśnie, widzi pan. I zaczęto nosić nefretetę jako piękne ozdoby damskie. To była jedna jedyna rzecz. Nawet były perfumy egipskie. Były papierosy, które się nazywały egipskie. U nas, a widzi pan, a propos tego, że u nas właśnie... Właśnie, przyniósł pan jakieś wyroby ceramiczne i nie wiem, czy one są wykopane w którejś z piramid przez ekipę profesora Michałowskiego, czy to jest coś jeszcze innego. Otóż pewien kolekcjoner zwrócił się do nas, dowiedział się, że będziemy mówić o mumii, a jest to maniak egipszczyzny, i oświadczył nam, że w tym serialu, gdzie mówiono o modach egipskich we wszystkich krajach, została pominięta Polska niesłusznie. I zwrócił się do, prosił nas, żebyśmy dzisiaj, właśnie korzystając z tego wstępu, pokazali państwu dwa z jego eksponatów, właśnie wpływ stylu egipskiego. To jest czajnik, tak? To jest czajnik inspirowany odkryciami w piramidach Egiptu. I on jest okrągły, więc jest to coś niedorzecznego, bo powinien się toczyć, a nie stać. Ale właśnie takie były te rzeczy egipskie, które były wbrew logice. I kiedy on powstał? Proszę pana, to jest rok 25, jak tłumaczył nam kolekcjoner, który prosił, żeby nie podawać jego nazwiska, bo uważał, że to byłaby reklama. Tu zresztą, proszę, jest firma Włocławka. Tak, pan Włocławek może potwierdzić, a tak. Może nawet koledzy kamerzyści mogą pokazać, tylko to jest malutki napis. To jest producent fajansu, który ma markę w historii naszej sztuki. A ten drugi przedmiot to flakon do perfum, tak? Tak jest. Braci Jabłkowskich z kolei, również przedwojennej firmy, bardzo wybitnej, również zainspirowane modą egipską, taka trochę kształt piramidy. No czyli krótko mówiąc, panie Zygmuncie, ten film, który przypominam, został zrealizowany w 1932 roku, był również efektem zainteresowania Egiptem, jakim efektem stały się te wyroby sztuki z codziennego użytku w Polsce na całym świecie. Wtedy po prostu Egipt rozpalał wyobraźnię, rozpalał emocje i rozpalał też fantazję. Prawdopodobnie ta opowieść o mumii, którą za chwilę zobaczymy, może być, proszę państwa, uznana jako bajka. I jest bajką. I myślę, że tak należy do niej podejść. To znaczy z wyrozumieniem dla pewnych uproszczeń. Nie doszukujmy się tutaj prawdy historycznej. Niewątpliwie jednak jest coś niezwykle prawdziwego w nastroju, jaki ma
ten film. I ja, który byłem w piramidach egipskich i krążyłem tam tymi korytarzami, muszę powiedzieć, że ten nastrój się udziela, nawet jeśli obok jest cała wycieczka turystów z różnych stron świata, jeśli przede mną idzie przewodnik, który opowiada, co do czego służyło, to jednak szczątki tego nastroju, który w mumii jest tak intensywny, pozostają. Bo proszę Państwa, ta tajemnica i ta magia nie została do końca obalona. Tak naprawdę to nie wiadomo, czy klątwa faraonów wciąż nie obowiązuje na ziemiach Egiptu. Ale proszę pana, stąd się wzięło powodzenie naszego filmu, który był to rzeczywiście duży pomysł producentów, żeby skorzystać z tej mody na Egipt, która była powszechna. Proszę, na przykład mam tutaj książeczkę dla dzieci, która też korzysta z tego zamiłowania do Egiptu. To jest sławny Tintin francuski. Otóż, proszę pana, w stosunku do poprzednich horrorów, tych Drakul, tych Frankensteinów, Wilkołaków, nowość polegała na tym właśnie, na co pan zwraca uwagę, to znaczy na klimacie mistycyzmu, nawet powiedzmy takiej religijności, bo Egipcjanie mieli wręcz obsesję śmierci. Cała ich kultura, wszystko co po nich pozostało, to są grobowce. Mieli na przykład wręcz lęk przed pustką do tego stopnia, że wszystko pokrywali ozdobami, hieroglifami, ornamentami, co na nas dzisiaj robi przytłaczające wrażenie i nawet może takiego jakiegoś dzikiego smaku, ale to, że Hollywood mógł tutaj dodać ten taki składnik zaświatów, które działają, a trzeba powiedzieć... Okultyzmu. Owszem, przy tym to było bardzo wygodne dla producentów wtedy, bo Hollywood dostarczał kina dla całego świata, zresztą tak jak i dzisiaj, z tym, że więcej tam wtedy było udziału europejskiego. Nie Bóg w kinie hollywoodzkim zawsze jest niejasny. Owszem, szanuję go się bardzo, ale jest tak przytoczony, żeby i ci, którzy wielbią Allaha, i ci, którzy prawda, są protestantami, mogli jednak ten film zaliczyć do swojej wiary. I do tego się ta Izyda egipska, która na to bogini dobroci, która na końcu rozwiązuje nasz film. Nie będę świetnie mówił, jak się nadawała. O to chodzi. Proszę Państwa, przed nami mumia, a właściwie Borys Karloff jako mumia. Film z roku 1932. Proszę zwrócić uwagę, że potrzebne są mocne nerwy.